Pozwoli Pani, że nasze spotkanie rozpocznę od definicji. Transformacja energetyczna, bo o niej będziemy rozmawiać, czyli proces modyfikacji gospodarek sieci energetycznych na bardziej zrównoważone, czyli mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie, a w konsekwencji mniej szkodliwe z punktu widzenia klimatu, zdrowia i stanu środowiska naturalnego. To tyle, jeżeli chodzi o formułkę, żeby wyjaśnić na początek. Orlen zamierza rozpocząć dyskusję z miastami właśnie na temat transformacji. Skąd w ogóle taki pomysł? Dlaczego zdecydowaliście się w ogóle podjąć ten temat? Odniosę się tylko do definicji. Zgadzam się. Takie króciutkie odniesienie. Transformacja to jest szereg działań, które podejmują wszystkiego rodzaju podmioty gospodarcze. Takie firmy jak Orlen, ten temat także jest na agendzie administracji centralnej. A jeżeli jest na agendzie administracji centralnej, to musi też znaleźć się na agendzie jednostek samorządu terytorialnego, dlatego że to jest część, większość tak naprawdę, nie powierzchniowo, ale większość, jeżeli chodzi o wkład w rozwój gospodarczy naszego kraju. Zatem nie możemy mówić o transformacji energetycznej bez transformacji energetycznej miast. My w Orlenie przygotowaliśmy taki raport Orlen dla miast, w którym w sposób analityczny, ilościowy próbowaliśmy spojrzeć na wyzwania, z jakimi miasta takie jak Płock muszą się mierzyć, i te wyzwania podzieliliśmy na takie trzy kategorie. To są kategoria gospodarcza, środowiskowa czy środowiskowo-klimatyczna i społeczna. I wśród tych wyzwań odnajdziemy takie problemy jak wyludnianie się miast, jak szkody środowiskowe wywołane korzystaniem z wysokoemisyjnych źródeł energii, do ogrzewania budynków, ale także w transporcie. Mamy także wyzwania związane z adaptacją do zmiany klimatu, czyli na przykład powodzie, które przetoczyły się niedawno przez nasz kraj. Płocka nie dotknęły, ale takie miasta jak Płock dotykają innego rodzaju problemy związane ze skutkiem zmiany klimatu. To jest na przykład fale gorąca, które w miastach są odczuwane na poziomie około 10 stopni Celsjusza wyżej niż na obrzeżach miasta. Ale czy to nie jest tak, przepraszam, że przerwę, że tak, chcemy być nowoczesnym, fajnym miastem i dlatego wycinamy drzewa, robimy betonowe alejki, a dopiero o drzewach przypominamy sobie, o tych zielonych terenach w momencie, kiedy właśnie ta temperatura rośnie i nie da się wytrzymać i przeżyć w mieście? Problem miejskiej wyspy ciepła, czyli tego zjawiska wyższej temperatury, właśnie powinien być adresowany poprzez najprostsze rozwiązania, to znaczy zazielenianie, ale w pierwszej kolejności to jest to, co Pani powiedziała, czyli nie zabudowywanie obszarów zielonych, o ile to jest możliwe. Zdecydowanie tak zwana to jest zielona infrastruktura, ale także błękitna związana z wodą, to są pierwsze, najprostsze rozwiązania, które powinniśmy wdrażać, dlatego trzeba zacząć o tym mówić, nie tylko po to, żeby być modnym, fajnym, zgodnym z trendem unijnym, ale po to, żeby poprawiać jakość życia naszych mieszkańców, naszego społeczeństwa, które jest coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem i które jakby gorzej reaguje na skutki zmiany klimatu, to znaczy mówiąc wprost, na przykład na te podwyższone temperatury. A jeżeli chodzi o tę nowoczesność, to co miasta powinny zrobić, bo mówimy o metropoliach, do których Płock. Jesteśmy w Płocku, zatem no, mamy takie aspiracje, żeby być dużym, nowoczesnym, fajnym, atrakcyjnym miastem. Zatem co jeszcze można zrobić, żeby to miasto było faktycznie takie zgodne z zasadami tej niskoemisyjności, zeroemisyjności, o których się teraz bardzo dużo mówi? Wdrażanie transformacji to nie jest projekt tylko dla dużych metropolii. Ja używam terminu miasta, to jest termin według definicji Głównego Urzędu Statystyki i on obejmuje również takie miasta jak Płock, ale i mniejsze. Również takie miasta jak Sanok. Wspominam o tym mieście, dlatego że niedawno byłam uczestnikiem konferencji Prekop, na której słyszałam dużo ciekawych rozwiązań, jakie takie miasto wdraża. To miasto ma, wydaje mi się, ze trzy
razy mniej mieszkańców niż Płock, bo Płock ma około 100 tysięcy, Sanok około 30 tysięcy i takie miasto jak Sanok zamierza wdrożyć rozwiązania związane z niskoemisyjną flotą autobusów miejskich opartych na wodorze produkowanym lokalnie, ale także zamierza wdrożyć instalacje na wielką skalę paneli fotowoltaicznych na obrzeżach miasta, tam gdzie znajduje się dostępna ku temu przestrzeń, po to, żeby sprowadzić tak naprawdę biznes i przychody do tego miasta i zapewnić sobie tanie, niskoemisyjne źródło energii. Więc warto patrzeć na przykłady takich rozwiązań w innych miastach w Polsce i współpracować z nimi, wymieniać się wiedzą i przenosić te rozwiązania do innych miast. Dla Grupy Orlen bardzo ważna jest ta zasada, aby współpracować, prawda? Współpraca istotną jest, w związku z tym realizujecie bardzo dużo zadań, między innymi w Płocku, bo głośny ostatnio temat, wydarzenie to współpraca z komunikacją miejską a propos autobusów wodorowych. Wiemy, że wkrótce te autobusy będą już jeździły po ulicach miasta, czyli to jest taki jeden z takich elementów takich tych nowoczesnych, fajnych miast? My w naszym podejściu analitycznym, żeby ułatwić postrzeganie tej transformacji, zaproponowaliśmy podział na takie cztery obszary, w których możemy wdrażać transformację. To jest infrastruktura energetyczna, to jest transport wspomniany przez Panią, budynki, ale także gospodarka obiegu zamkniętym. I teraz skupiając się na transporcie, to jest bardzo dobry przykład, który Pani przywołała, to jest projekt pilotażowego wdrażania floty autobusów wodorowych w Płocku, który mamy nadzieję w niedługim czasie zaowocuje realnie wymianą około kilkunastu autobusów. I mogę powiedzieć, że w tym roku została otworzona pierwsza ogólnodostępna tego typu stacja ładowania pojazdów wodorowych w Poznaniu i za tym miastem będą szły kolejne i w następnym rzucie również Płock. Ale nie zapominajmy o transporcie, bo są też te pozostałe trzy obszary, czyli infrastruktura energetyczna. Tutaj do wdrażania są możliwe instalacje paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła do ogrzewania mieszkań. Nadal są dostępne finansowania dla mieszkańców czy dla biznesu dotyczące tych instalacji. Mamy także gospodarkę obiegu zamkniętym, to znaczy selektywna zbiórka odpadów, inteligentne zbieranie odpadów. Jeżeli tego nie wykonujemy, będziemy ponosić coraz wyższe koszty odbioru tych odpadów i wreszcie budynki. Budynki to jest sektor, który bardzo mocno kontrybuuje do emisji, a jednocześnie jest to sektor, który ma duży potencjał na redukcję emisji. Zatem termoizolacja, wymiana okien i wymiana źródeł ciepła to są rozwiązania, które miasta powinny wdrażać i Orlen jako grupa, która działa kompleksowo w różnych obszarach, w tych wymienionych, również chciałaby wyjść z taką propozycją na początek wszczęcia rozmów z miastami i propozycji wdrażania takich rozwiązań. A czy w tym projekcie mogą brać udział tylko miasta, większe miasta, tak jak Płock czy Sanok, o którym Pani wspomniała, czy mogą to być też mniejsze samorządy, które mają pomysł, chciałyby coś zrobić dla swoich mieszkańców, no a są mniejsze, tak, nie wiem, 20 tysięcy, 50 tysięcy mieszkańców i gdy mają dobry pomysł, na przykład chciałyby łączyć siły z innymi samorządami, troszeczkę mniejszymi gdzieś w okolicy, tak żeby stworzyć coś dla swoich mieszkańców. Jak najbardziej rozwiązania niskoemisyjne, te dotyczące transformacji energetycznej, to są rozwiązania skalowalne, więc jeżeli jakiś projekt będzie łatwiejszy do realizacji przy współpracy kilku podmiotów administracyjnych, jak najbardziej powinno zostać to wykorzystane i tutaj też może warto zaczerpnąć z przykładów metropolii zlokalizowanej na Śląsku, która także
że współpracuje w miastach pomiędzy sobą, żeby wdrażać różnego rodzaju rozwiązania. My rozpoczynamy ten temat po to właśnie, żeby podkreślić konieczność współpracy z różnego rodzaju podmiotami, bo to powinny być i ośrodki naukowe, administracja centralna, i biznes, i samorządy między sobą, bo w pojedynkę trudno będzie w sposób najbardziej efektywny możliwie wdrażać te rozwiązania i odnieść sukces. Czyli liczy się dobry pomysł tak naprawdę? Liczy się dobry pomysł i współpraca. Mhm. To jakie korzyści możemy mieć z takiej transformacji, bo my lubimy, jak mamy z czegoś korzyść, tak? Wtedy jest jakoś łatwiej nam się do tego przekonać. Zdaje się, że w mieście można łatwiej zorganizować sobie życie, tak? Bo jest czasami łatwiej o pracę, łatwiej o mieszkanie, czyli tych plusów jest więcej. Zatem co zrobić, żeby też pomóc temu miastu przy okazji chociażby 31 października, kiedy to jest Światowy Dzień Miasta, w taki ciepły sposób pomyśleć o swoim mieście? Słusznie Pani powiedziała, że w mieście jest więcej możliwości do podjęcia pracy o wyższych zarobkach, jednakże koszty funkcjonowania w mieście są wyższe niż na wsi, to też trzeba mieć na uwadze. I właśnie mówiąc o tych kosztach, bo to są przede wszystkim koszty użytkowania mieszkania, warto pamiętać tu o korzyściach, jakie może nam przynieść transformacja. Ta transformacja powinna skutkować tym, że będziemy mieć niższe rachunki, chociażby to. I ostatni kryzys tak naprawdę, który rozpoczął się jeszcze pod koniec 2021 roku, powinien być przez nas zapamiętany jako przestroga przed uzależnianiem się od jednego rodzaju źródła i też przed tym, żeby nie zapomnieć, że energia to są konkretne koszty, że palące się u nas bezustannie światło to są koszty, jakie my sobie generujemy. Niestety wyższe rachunki za prąd, jakie ostatnio możemy obserwować, są skutkiem właśnie tego kryzysu i wysokich cen gazu. My nie mamy 100% wydobycia gazu na przykład w naszym kraju, stąd warto jest sięgnąć po takie rozwiązanie, jakie niesie transformacja niskoemisyjna, które mogą być nawet produkowane w kraju i które mają niższe koszty w eksploatacji po to, żeby być bardziej odpornym w przyszłości na podobnego rodzaju kryzysy. Czyli też przyzwyczajać się gdzieś do tych dat, które wyznaczyła nam na przykład Unia, kolejne lata, które są przed nami, że odchodzimy od węgla chociażby, tak, czy samochody elektryczne i kolejne kroki, do których powinniśmy się już teraz w tym momencie przyzwyczajać, żeby później było nam się łatwiej w tym nowym świecie odnaleźć? Na każdy z postulatów unijnych patrzyłabym osobno, to będzie bardzo szeroki temat, ale poruszyła Pani wątek chociażby pojazdów elektrycznych. Tam jest taki punkt, jaki Unia sobie postawiła, sprawdzam, bo to jest 2035 rok, kiedy mamy zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych. Czasem tym pomysłem jesteśmy straszeni, jednakże warto pamiętać, że to jest moment sprawdzania, czyli to zacznie obowiązywać, o ile będzie stworzona odpowiednia infrastruktura do ładowania pojazdów i też będzie zapewniona odpowiednia podaż w przystępnej cenie tych aut. Więc tutaj jest pewnego rodzaju elastyczność. Jeżeli my będziemy na to gotowi, to my te rozwiązania będziemy przyjmować. Natomiast rzeczywiście ogólny kierunek Unii Europejskiej związany z transformacją jest nieodwracalny. I kryzys energetyczny i skutek w postaci wojny na wschodzie tak naprawdę tylko wzmacnia ten przekaz unijny i na pewno nie wycofamy się z niego, ale my też powinniśmy rozumieć w tym nasz interes i oczywiście forsować w pierwszej kolejności te rozwiązania, które najszybciej, najkorzystniejsze przynoszą nam efekty. Mhm. Czyli możemy powiedzieć, reasumując, że tym raportem Orlen dla miast rozpoczynacie jakąś taką dyskusję z miastami, z metropoliami, z wszystkimi tymi, którzy chcieliby już teraz zrobić coś dla swoich mieszkańców i zapraszacie do współpracy? Zgadza się. Zdecydowanie chcemy rozpocząć rozmowy. Uważamy, że wiele samorządów ma chęci proaktywnego działania. Powstaje wiele polityk, jakie miasta przedstawiają, dotyczących transformacji, ale także adaptacji do zmian
zmiany klimatu, gdzie potrzebna jest realizacja projektów z dostarczaniem technologii, którymi Orlen również dysponuje. Wydaje nam się, że trudno jest przeprowadzić całą transformację z poziomu administracji centralnej, stąd chcemy zejść troszeczkę niżej, żeby efektywnie móc zacząć ją wprowadzać tutaj i z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję również.